Gromadzimy się dzisiaj w to wieczorne popołudnie w naszej świątyni wokół księdza kanonika Dominika Maja, świętej pamięci, który 40 lat temu odszedł do domu ojca. Witam także naszego rodaka, księdza Jurka Krawczyka, który właśnie pracuje w Chełmie w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jest wikariuszem, a który bardzo przyczynił się do upamiętnienia księdza kanonika Dominika Maja. Napisał też książkę, napisał pracę magisterską właśnie o świętej pamięci księdzu Dominiku Maju. W czerwcu 1940 roku budzi mnie o świcie wójt i mówi: niech ksiądz wstaje, ksiądz jest aresztowany. Nie pozwolono już mszy świętej odprawić, pożegnanie z matką. Zdziwiły mnie słowa staruszki parafianki, która mi szepnęła: dziękujemy księdzu proboszczowi za pracę nad nami. Zdawało się wówczas, że to tylko na krótko. Ale to, co się stało, było początkiem 5-letniej męczarni w koncentracyjnym obozie. A do Łaszczowa już nie było danym wracać. Tymi słowami dzień aresztowania wspomina ksiądz kanonik Dominik Maj, nasz rodak, którego 40-lecie narodzin dla nieba obchodzimy. Bo ufam, że zgromadziliśmy się tutaj bardziej, aby obchodzić narodziny dla nieba, niż celebrować śmierć. To był początek drogi, jaką szedł wiernie nie tylko przez obozy koncentracyjne, ale przez każdy dzień swojego życia. Można śmiało powiedzieć, że to właśnie w nim zrealizowała się zapowiedź prześladowań i cierpień zapowiadana w dzisiejszej Ewangelii. Wiele osób wspomina go po latach. Wielu, mimo że nigdy nie miało okazji poznać go osobiście, zna postać tego kapłana. Czemu zawdzięcza swoją popularność dziś, kiedy czasy wydają się być zupełnie inne? Przyznam, że kiedy przejeżdżam przez Wychawę, zawsze staram się wstąpić na grób księdza kanonika Dominika Maja. I chyba nie było takiej sytuacji, kiedy na tym wymownym pomniku nie świeciłby się choćby jeden znicz. Ludzie pamiętają. Zbierając materiały o życiu księdza Maja, odwiedziłem wiele osób. I muszę tutaj przyznać, publicznie podziękować księdzu Infuatowi, który przemierzył ze mną granice dawnej diecezji lubelskiej w słuchaniu świadków i zbieraniu świadectw. Ale jedno spotkanie zapadło mi w pamięć. Byliśmy u sędziwego, schorowanego, już ponad 90-letniego kapłana. Siedział przy biurku, przeglądając jakieś dokumenty. Kiedy weszliśmy do pokoju, gdzie był, i wyjawiliśmy cel naszej wizyty, uśmiechnął się, ożywił i po chwili ze łzą wzruszenia powiedział: ksiądz Dominik Maj. Ksiądz kanonik Dominik Maj to był święty kapłan. Chyba to streszcza i stanowi istotę pamięci o nim. Właśnie takie opinie pojawiły się tuż po śmierci księdza kanonika, bo już w dniu pogrzebu jego obozowy przyjaciel, ksiądz Marcin Bardel, mówił, że chyba nie powinniśmy się modlić za niego, ale do niego. I jak przed chwilą słyszeliśmy, to przekonanie, choćby w osobie księdza Infuata, jest dalej żywe. Dziś te słowa,
że to był święty kapłan, padają z ust wielu osób, tak duchownych jak świeckich. I aż dziw bierze, że do tej pory należycie nie uczciliśmy pamięci o księdzu Maju. A my przecież jesteśmy tutaj z jego modlitwy i z jego kapłańskiego trudu. To z jego inspiracji ksiądz Roman Marszalec przybył tutaj, aby tworzyć już nie filię, ale rzeczycką parafię. I dzisiaj może to taki żart księdza kanonika, że organy, które ufundował, są unieruchomione. Niestety zabrakło kilku dni, aby je złożyć z powrotem, ale myślę, że to, że sam zafundował te organy. Kochani, doskonale wiemy, jakim trudem było odnowienie w niedalekiej przeszłości tych organów. A ksiądz Maj sam jeden je nam sprezentował. Czy jest w nas wdzięczność za te dzieła? Bóg jeden wie, ile tak naprawdę dobra jest w naszym życiu za Jego sprawą. To może te godziny wyklęczane przed Najświętszym Sakramentem, może wielokrotnie pokonywana trasa Boby, Rzeczyca Bychawa na Simsonku, aby tu być razem z najbliższymi, aby w tych najważniejszych momentach parafii uczestniczyć w wydarzeniach. O, w kronice jest zapisane, że prawie na każdy odpust ksiądz Maj był na przynajmniej jednej mszy świętej i głosił kazania. Aż ja muszę się bić w piersi, bo nawet nie każdego roku udaje mi się raz na odpust przyjechać. Swoje życie zużył dla Boga, któremu chciał służyć w człowieku, zwłaszcza w tym najbardziej potrzebującym, bo i sam doświadczył i biedy, i cierpienia, i choroby. O jego niezwykłej wrażliwości wspomina siostra Sylwina Nazaretanka, która tuż po śmierci księdza Maja, w zasadzie chwilę po śmierci, kiedy został stwierdzony zgon, znalazła w kieszeni obrazek z przepisanymi słowami ojca Bernarda Kryszkiewicza. Chcę żyć dla najbiedniejszych i najnieszczęśliwszych. Pożera mnie pragnienie niesienia skutecznej pomocy najbardziej potrzebującym. Za wszelką cenę niezmordowanie. Ułatwiać życie innym. Dawać z siebie wszystko. Dla siebie nie żądać niczego. Ani wdzięczności, ani zrozumienia, ani oceny. Nie czekać, aż bliźni przyjdzie do mnie z kłopotem, ale samemu iść, aby pytać, okazać pragnienie służenia pomocą i pomagać. Taki był nasz kanonik. Nie oczekiwał wdzięczności. Zawsze w cieniu, skromny, a jednak ludzie ciągle o nim pamiętają. I tymi słowami starał się żyć. Będąc w obozie, mimo niedostatku, niósł ulgę z narażeniem życia przez opiekę duszpasterską i dzielenie się tym, co posiadał. Chociaż każdy tam przymierał głodem. Świadkowie wspominają wydarzenie, że kiedyś podzielił się swoim przydziałem chleba z kapo, który wcześniej znęcał się nad nim. Taka postawa miała zaowocować przemianą życia tego współwięźnia. Kochani, możemy pytać, skąd ten wątły i od młodości chorowity człowiek miał tyle siły, aby przeżyć niemal 5-letnią gehennę obozową?
Świadkowie życia wspominają, że po powrocie do ojczyzny ważył niespełna 40 kg. I odpowiedź zdaje się być prosta. Źródłem jego chrześcijańskiego i kapłańskiego życia była Eucharystia, którą w niezwykły sposób przeżywał od młodości. Już jako młody chłopiec codziennie czy często chodził pieszo po kilka kilometrów do kościoła parafialnego w Kraśniku. Jako kapłan starał się, aby to msza święta była najważniejszym punktem dnia. Będąc w obozach, jako jeden z pierwszych kapłanów odprawiał tak zwaną suchą mszę, w czasie której jedynie recytował słowa, pomijając słowa konsekracji, nie miał bowiem paramentów liturgicznych do pełnej mszy świętej. Z czasem, jak doskonale wiemy, kiedy nieco warunki w obozie się zmieniły, można było pisać listy, poprosił matkę o przesłanie tego lekarstwa, które zwykł przyjmować każdego dnia na czczą. Ukochana mama wiedziała, o co prosił syn i upiekłszy wielki bochenek chleba, wydrążyła środek i umieściła tam wino i hostię. Później ten ciężar po śmierci matki spadł na rodzeństwo i każda rodzina według kolejki słała do księdza Maja taką samą paczkę. O radości księdza Maja, po tym jak otrzymał po raz pierwszy hostię i wino, wspomina towarzysz obozowych niedoli. Co za radość dla niego! To nie ten Dominik! Odprawił mszę świętą, oczywiście w największym ukryciu, i zakonsekrował hostię, którą odtąd nosił przy sobie. W skrytości udzielał komunii świętej, w polu, w umywalni, na ulicy Blokowej. Wszystko to musiało dokonywać się w największej konspiracji. I chyba to był największy ból i największe cierpienie dla kapłanów odłączonych od ołtarza. Po latach ksiądz kanonik Dominik Maj wspomina: głód w obozie dał nam odgadnąć tajemnicę wyboru przez Zbawcę na materię Eucharystii chleba i wina. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleb powszedni, jak on potrzebny, jak dobry, jak posilający. Chleb powszedni. Śnił nam się nocami chleb, nic innego. Natura ludzka kazała nam pytać, czy dożyjemy chwili, gdy chleba będzie można zjeść tyle, ile człowiek zechce. Chleba. Kiedy przyszedł chleb z ojczyzny, całowaliśmy go ze czcią. Jakże tam symbolizował nam inny chleb, również upragniony. Chleb z ojczyzny niebieskiej. A my? Dziś jakże często ten upragniony niegdyś chleb wyrzucamy. Ląduje w koszu na ulicy. Nie doceniamy tego, co nam jest dane. Jakże często rezygnujemy z chleba eucharystycznego, ciała i krwi Chrystusa. Dziś mamy możliwość, właśnie dzięki staraniom księdza kanonika Dominika Maja, aby codziennie uczestniczyć tutaj we mszy świętej i przyjmować ciało i krew Chrystusa. Ale czy my chcemy z tego korzystać? Powoli kończąc, bo można powiedzieć, resztę sobie doczytacie, chciałbym podziękować księdzu proboszczowi, księdzu Henrykowi za to życzliwe przyjęcie tej inicjatywy. I ufam, chociaż zdaję sobie sprawę, że parafia jest nadwyrężona odnowieniem tych malowideł, ale ufam, że tutaj nie tylko tablica należy się, ale należy się także, może nawet i stała intencja mszy świętej o ten dar, jak ksiądz Infuat mówił, beatyfikacji księdza Maja.
Pani. Bardzo dziękuję księdzu Infłatowi za to, że zechciał przyjechać tutaj z powrotem, to ponad 200 kilometrów, niby niedaleko, ale jednak. I by mógł podzielić się naszą radością, by mógł dzielić naszą radość z odsłonięcia tablicy i z tej modlitwy Kościoła Rzeczyckiego. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Krzysztofowi, który niezależnie ode mnie też zaczął zbierać materiały i też podzielił się swoim świadectwem w tej książce. I kochani, chciałbym, aby każdy z was mógł sobie zabrać tę książkę. Dosyć niewielka, to jest nieco ponad 200 stron. Zdjęcia, świadectwa, spisane główne rysy biograficzne i duchowe księdza Maja. Chciałbym, żeby każdy mógł zapoznać się z historią naszego rodaka, wyciągnąć z tego wniosek. Ta książka to tak naprawdę kilkanaście tysięcy kilometrów w szukaniu inspiracji, źródeł. To chyba setki, bo nie chcę używać większych liczb, godzin, jakie przesiedziałem przy biurku. Więc chcę się tym podzielić. Ale nie chcę na tym poprzestać. Ufam, że dzięki naszej modlitwie i naszemu zaangażowaniu być może jeszcze sprawa pójdzie dalej. Dlatego też zostały wydrukowane obrazki, które chyba każdy z was już otrzymał. Te obrazki są do wzięcia również w zakrystii z wizerunkiem księdza kanonika Dominika Maja, tym samym, który jest na tablicy, ale także z modlitwą o beatyfikację, o wniesienie na ołtarz, o chwały świętych dla naszego rodaka. Proszę je zabrać do domu i używać. I tą modlitwę może do porannego czy wieczornego pacierza dołączyć. Bo bez modlitwy nasze starania spełzną na niczym. Żeby się nie martwić, to zarówno książka, jak i te obrazki mają aprobatę kurii metropolitalnej w Lublinie i imprimatur. Niech zatem to nasze dzisiejsze spotkanie, nasza modlitwa będzie inspiracją do tego, aby prosić Boga o wniesienie na ołtarze księdza kanonika Dominika Maja. I nie liczmy, że zrobi to ktoś za nas. To my jesteśmy za to odpowiedzialni. Gdyby ktoś chciał się jeszcze podzielić swoim wspomnieniem, swoim świadectwem o księdzu kanoniku, to chyba nie muszę się przedstawiać, przynajmniej w tej parafii. I przyznam, że tych świadectw zebrałem trochę. Ale niestety nie z naszej parafii. A to nasz moralny obowiązek, aby ukazać księdza Maja jako wzór do naśladowania. Ewangelia przypomina nam dzisiaj. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Ksiądz Maj ocalił swoje życie. Ale czy my nie ustaniemy w drodze?